Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Witam Was serdecznie ze studia. Dzisiaj polecimy sobie z temacikiem, o który od dawna prosiliście. Karolu, zrób rzecz jakiś konkursik. Tak pisaliście w komentarzach, ale jeżeli to byłby konkursik, to do wygrania byłby uścisk dłoni prezesa, bańka płynu do dezynfekcji klimatyzacji albo długopis z autografem prezesa. No nie, ja jestem wyznawcą raczej zasady, że albo grubo, albo wcale, więc polecimy sobie tym razem na grubo. Pierwszy konkurs i tak na grubo. O Karol, co będzie, jak będzie drugi? No zobaczymy. Na grubo, mianowicie do wygrania będzie ten oto klimatyzator marki Premium General Electric Future Black o mocy chłodniczej 3,5 kW. Ale żeby robota była bardzo dobra, to będzie też wraz z montażem wykonanym przez Klimatyzacja Katowice. A nie jako uścisk dłoni prezesa będziecie mieli w gratisie, bo Karol przy kręceniu tego materiału, z montażu i opisu klimatyzatorka, który tutaj mamy, będzie na pewno występował. I z tego miejsca pragnę gorąco podziękować firmie Intech, która jest generalnym dystrybutorem na Polskę klimatyzatorów marki General Electric, która ufundowała ten klimatyzator na potrzeby konkursu. Dzięki chłopaki, spisaliście się i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie rozkwitać. A teraz pytanie. Karolu, skąd w ogóle pomysł na taki filmik? No powiem Wam tyle. Sezon chłodniczy mamy już daleko za sobą, a sezon grzewczy, jakby to powiedzieć, rozpoczął się pełną gębą. I w związku z tym zadajecie mnóstwo pytań w komentarzach, zarówno pod filmami dotyczącymi pomp powietrze-woda, jak i pompami ciepła powietrze-powietrze, czyli typowymi klimatyzatorami. I pytacie się, Karolu, który klimatyzator wybrać? Którą firmę wybrać? Czy jest jakaś jedna, jedyna firma? Czy jest jakiś konkretny model, najlepszy na świecie i tylko ten bierzcie, a innego nie? I odpowiem Wam bardzo ogólnikowo. Nie. No to żeś, Karolu, pomógł, co? Ale teraz postaram Wam się to jakoś tak usystematyzować i powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego klimatyzatora, na przykład jako jednego źródła ogrzewania w domu albo w firmie. Zwróćcie uwagę na dwa parametry, które macie dostępne we wszystkich notach katalogowych od klimatyzatorów. Mianowicie będzie to klasa efektywności energetycznej oraz sezonowy współczynnik efektywności energetycznej, w skrócie SOP. I jeżeli chodzi o te dwa parametry, są one bardzo ściśle powiązane ze sobą. Czyli jeżeli będziecie mieli urządzenie z klasą efektywności energetycznej A z trzema plusami, to nie musicie się martwić, że sezonowa efektywność energetyczna będzie jakaś żałosna. Jedno z drugim jest ściśle powiązane i im lepsza klasa efektywności energetycznej, czyli im więcej plusików po A, tym lepiej, lub im wyższy współczynnik efektywności energetycznej SOP, tym lepiej. Na przykładzie tego klimatyzatora powiem tyle, że podstawowymi klimatyzatorami, jeżeli chodzi o grzanie, ja bym powiedział, że należy się rozglądać za klimatyzatorami, które mają minimum A z jednym plusem. To są podstawowe, raczej wszystkie standardowe klimatyzatory mają taką klasę efektywności energetycznej na grzaniu. Potem mamy klasę efektywności energetycznej A z dwoma plusami i ten klimatyzator wpisuje się w tą klasę. Już dużo lepiej przetwarza energię elektryczną dostarczoną z sieci na energię cieplną. Dużo lepiej pozyskuje w niskich temperaturach ciepło z otoczenia i daje nam przyjemne ciepełko i nie bijąc bardzo po portfelu. No i dochodzimy do klasy efektywności
energetycznej, a z 3 plusami. Co Wam mogę opowiedzieć o takich urządzeniach? Z reguły są to urządzenia, które działają i są dopuszczone przez producenta do działania w skrajnych temperaturach, których raczej w Polsce nie ma albo występują bardzo rzadko, czyli minus 25, minus 30. Urządzenia, które nie tracą na wydajności i w ogóle i w szczególe. Więc jeżeli widzicie urządzenie z klasą energetyczną A z 2 lub A z 3 plusami, to możecie takie urządzenie brać bez problemu jako jedyne źródło ogrzewania do Waszej firmy albo do Waszego domu. Karol jak zwykle odjechał nieco od tematu, a naszym dzisiejszym tematem jest możliwość przecież wygrania tego oto fantastycznego klimatyzatora wraz z montażem. I pewnie zastanawiacie się, co trzeba będzie zrobić. Czy to jest chodzenie na rękach, czy może chodzenie na rzęsach, czy jest to jakaś dużo prostsza czynność do wykonania, żeby wziąć udział w takim konkursie. Pełny regulamin naszego konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu, więc wejdźcie sobie, przeczytajcie, żeby nie było żadnych niedomówień. Ale pokrótce, na czym to będzie polegało? Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Najważniejsze, subskrybować nasz kanał, więc teraz już Karol nie będzie musiał bardzo żebrać na samym końcu, że kliknijcie sobie w przycisk subskrybuj, albo jeżeli oglądacie, to kliknijcie sobie w czerwony przycisk subskrybuj, tylko zrobicie to dużo chętniej. Drugie co, należy ten materiał udostępnić na Waszym Facebooku. Po trzecie, bardziej skomplikowane, należy ten materiał udostępnić na Waszym YouTubie. Jak to zrobić? Popatrzcie sami. Po czwarte, ten konkurs niestety, może osoby ze Szczecina poczują się teraz urażone, ale wybaczcie, jest ograniczony terytorialnie. Jeżeli mieszkasz i miejsce montażu będzie do 100 km od Katowic, możesz wziąć udział w tym konkursie. Wybaczcie, następnym razem postaram się, żeby konkurs był jakoś bardziej rozwojowy i ograniczony do granicy Polski. Jak to wyjdzie, to zobaczymy, ale na chwilę obecną nie ma takich możliwości czasowych i nie ma takich możliwości w zasobach ludzkich, żeby taką akcję zrobić ogólnopolską. I jeszcze jeden ważny punkt naszego konkursu. Musicie napisać w komentarzu poniżej tego filmu klimatyzacja.katowice.pl. Mam nadzieję, że warunki są jasne, że nie trzeba chodzić na rękach ani tym bardziej na rzęsach, żeby wygrać taki klimatyzator. Nie będzie to zbyt trudne i myślę, że więcej piany nie trzeba bić, więc subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, to też jest warunek konkursu. Napiszcie w komentarzu klimatyzacja.katowice.pl. Mieszkajcie do 100 km od Katowic i do zobaczenia na montażu. Cześć!